Święto wszystkich zmarłych wolontariusze po raz 24 kwestowali przy bramach tarnobrzeskich cmentarzy. Datki, które co roku udaje się zebrać podczas kwesty, przeznaczane są na renowację nagrobków na najstarszej tarnobrzeskiej nekropolii, cmentarza na Piaskach w Michocinie. Organizatorami tej tradycyjnej już kwesty są Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, parafia pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny oraz Tarnobrzeski Dom Kultury. Przez 23 lata dzięki ludziom dobrej woli i hojnego serca udało się uratować wiele zabytkowych nagrobków znajdujących się na starym cmentarzu na Piaskach. Myślę, że ci, którzy będą w najbliższych dniach na tym cmentarzu, będą mogli podziwiać efekt tego, co w tym roku się udało. Mam to na myśli odnowione, bardzo piękne pod względem nie tylko historycznym, ale artystycznym nagrobki z Piaskowca, tudzież odnowiliśmy kilka żeliwnych krzyży, na nowo usadziliśmy. Także to cieszy, bo to pokazuje rzeczywiście, że to zaangażowanie i ta hojność nie idą na marne. I jeszcze raz chcę wszystkim serdecznie podziękować. W tym roku, jak zawsze, od rana do późnego popołudnia przy wejściach na tarnobrzeskie cmentarze można było spotkać społeczników i wolontariuszy, którzy z puszką w ręku zachęcali przechodzących do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy. Ja kwestuję już po raz 21, czyli oczko. Dlaczego to robię? Bo uważam, że pamięć jest najważniejsza. Cmentarz na Piaskach to jest najstarsza nekropolia w Tarnobrzegu i to jest historia naszego miasta. Tam są pochowani ludzie, którzy tworzyli społeczność, którzy tworzyli właściwie historię tego miasta, Tarnobrzega. Poza tym nagrobki to małe dzieła sztuki. Każdy z nich jest inny. Ilość symboli na nich naniesione jest niesamowita. Kiedy człowiek stanie i przyglądnie się im, przychodzi refleksja. Dlatego kwestuję i dziękuję, że ludzie wrzucają do puszek. Ludzie się przekonali, że warto wrzucić, proszę mnie źle nie zrozumieć, te parę groszy, ale te parę groszy w sumie daje to, że można kolejnemu nagrobkowi przywrócić świetność. Ci, którzy kwestują od wielu lat, widzą sens swojego zaangażowania. Cmentarz na Piaskach zmienia się z roku na rok. Zmienia się, tak, no bo to co prawda z tego, co rozmawiałem z panem dyrektorem Zychem, renowacja jest z tych pomników jest bardzo droga, prawda? Każdy to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, dlatego w zasadzie zbiórka z jednego roku pokrywa, albo nawet nie pokrywa renowacji jednego nagrobka, także, ale to widać, można pójść zobaczyć. Podczas tegorocznej kwesty udało się zebrać rekordową kwotę, 24 800 złotych. Nie chodzi tutaj oczywiście o bicie rekordów, bo to nie ma najmniejszego sensu, ale to pokazuje, że z roku na rok ludzie doceniają to, co udało się do tej pory zrobić. Wiele osób już w tym miejscu było, śledzi postępy prac i myślę, że to jest taką największą dla nas zapłatą, także chcę podziękować tym wszystkim, którzy wrzucali do naszych puszek, bo to z ich hojności, mam nadzieję, uda nam się kolejne nagrobki odnowić. Myślę, że wspólnie z konserwatorem wytypujemy, nie wiem, zobaczymy, jaki będzie zakres prac. Ja chcę powiedzieć, że koszt renowacji takiego nagrobka czasem to jest kwestia 20 tysięcy złotych, a więc albo uda nam się zrobić jeden, albo uda nam się zrobić dwa, tam gdzie zaangażowanie prac i koszta będą mniejsze. Podziękowaniem za hojność Tarnobrzeżan było zaproszenie na michociński zaduszki, które co roku wystawiane są na cmentarzu na Piaskach, a przygotowuje je Szkoła Podstawowa nr 6 w Tarnobrzegu.